Czy prawdą jest, że głównym powodem nieodtajnienia części niejawnej raportu WSI była obawa przed masowym wysypem spraw sądowych? Znaczy, nie ma czegoś takiego, jak część niejawna raportu w OSI jest po prostu aneks do raportu. To jest raport, a ustawodawca przewidział, że ten raport może mieć aneksy 1, 2, 10 różnie. A w zależności od tego, czy pojawią się, czy komisja weryfikacyjna dojdzie do nowej dokumentacji, która będzie niezbędna do ujawnienia w ramach ustawy o weryfikacji WSI po zakończeniu raportu. No i taki aneks powstał, rzeczywiście jest trzy razy większy od części głównej. Tak się rzeczywiście złożyło. Gdyby komisja weryfikacyjna mogła działać dłużej, być może byłby jeszcze następny aneks. Zapewniam, że materiału na to jest. Odpowiedź na pana pytanie, nie. Ten raport przyniósł chyba 45 procesów, coś takiego, jeżeli dobrze pamiętam. Wszystkie zostały jak dotąd, czy absolutna większość wygrana. W związku z tym obawiać się tej nie ma czego. Poza tym, że to czas zajmuje. Najnormalniej w świecie zajmuje czas i jest z tego punktu widzenia męczące, ale informacje, jak już mówiłem, przynosi masę. Także on jest, te procesy są niesłychanie pożyteczne z punktu widzenia naszej wiedzy o drugiej stronie. Naprawdę dają bardzo, bardzo dużo wiedzy, więc naprawdę nie powinniśmy się nimi specjalnie martwić. Za to aneks, pan prezydent nie zdążył go upublicznić, nie zdążył go opublikować z tego względu, że Trybunał Konstytucyjny wprowadził bardzo wiele ograniczeń. Najogólniej rzecz biorąc, tam jest bardzo, bardzo wiele, no nie przesadzę, jeżeli powiem około 10 tysięcy nazwisk. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że można upublicznić tylko nazwiska osób na kierowniczych stanowiskach. Tylko. Wszystkie inne nie. No więc w związku z tym trzeba było przeprowadzić olbrzymią pracę weryfikacyjną. Z tym się zajmował specjalny zespół, który pan prezydent powołał i który w oparciu o dokumentację z WSI to realizował. Jak państwo wiecie, w pewnym momencie żołnierze weszli i po prostu zabrali, ukradli. Najnormalniej w świecie przemocą ukradli tę dokumentację, ale to też nie było powodem. Powodem było po prostu, iż prace związane z dostosowywaniem do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zakończyły się, nie wiem, chyba 3 tygodnie przed tragedią smoleńską. Pan prezydent oczywiście nie zdążył tego opublikować, a prezydent Komorowski z niewiadomych dla mnie powodów jakoś odkłada to i odkłada. Niewątpliwie jest to niezgodne z prawem. My naprawdę mamy olbrzymi potencjał i olbrzymie możliwości, jeżeli w ogóle na czele państwa stoją ludzie, którzy chcą w rzeczywistości coś zrobić. Dramat ostatniego 20-lecia polega na tym, że to było łącznie 28 miesięcy, 6 miesięcy rządów Jana Olszewskiego i 22 miesiące rządów Jarosława Kaczyńskiego. My nie wiemy, co się w służbach dzieje. My tylko widzimy różne skutki tego, co pozwalają nam zobaczyć. My nie wiemy, czy tam nie jest tak, bo może tak jest, że są kompetentni ludzie, którzy wypracowują pewien efekt, ale ten efekt jest ucinany na poziomie dowódczym albo na poziomie nawet poza służbami, prawda? Bo może tak być, że służby piszą pewne rzeczy, ale to wszystko gdzieś zanika w administracji państwowej. Także bardzo trudno byłoby w tej chwili odpowiedzialnie mówić, tak, wpadniemy tam i zaczniemy ich wyrzucać. Absolutnie nie. I namawiam państwa do lektury raportu z weryfikacji WSI. Tutaj są całe dziesiątki stron referujące działania, badania, prace właśnie szeregowych żołnierzy WSI, którzy bardzo precyzyjnie, tak powiem, ukazywali zakres penetracji rosyjskiej. Tylko w momencie, kiedy to dochodziło do centrali w Warszawie, to było likwidowane i tyle. Na szczęście nie palono tego, tylko składano do archiwum i my tam w tym archiwum mogliśmy to znaleźć, żeby państwu to następnie przedstawić. I ta baza, że tak powiem, WSI często, nie zawsze, ale często była bardzo porządna. Mam nadzieję, że jest tak teraz. No ktoś jednak zabrał panu generałowi Skrzypczakowi dostęp do informacji niejawnej. Ktoś jednak złożył zawiadomienie o przestępstwie związanym z korupcją, która może zagrozić temu, co się stanie z tymi 140 miliardami złotych. Ktoś jednak ukazał siatkę, która zagraża dzisiaj Wojsku Polskiemu. No ktoś to naprawdę zrobił. To, że władze polityczne próbują to zamieść pod dywan, to, że władze polityczne próbują powiedzieć nic się nie stało, to, że oczy opinii publicznej i wielkich mediów skupione są wyłącznie na aferę informatyczną, która jest bardzo ważna oczywiście i osiągnęła bardzo dużą skalę, aż zagrożonych jest 500 milionów złotych. Tylko tam zagrożonych jest 140 miliardów. Taka jest różnica.
Ale ktoś to zrobił. Ktoś przez wiele lat pracował, żeby pokazać, jakie jest obecnie zagrożenie. Ci ludzie warci są naprawdę złotych medali i te złote medale prędzej czy później dostaną, a my będziemy mogli, tak powiem, to bezpieczeństwo państwa zapewnić. Więc oni są i należy, że tak powiem, chuchać i dmuchać, żeby się im nic złego nie stało. Nie ma wątpliwości, że tragedia smoleńska stała się takim momentem zwrotnym w polityce nie tylko w Europie Środkowej, ale w Europie w ogóle. Ale w Europie w ogóle. A może dokładniej chciano, żeby ta tragedia stała się nieodwracalnym punktem zwrotnym, aby Polska nigdy więcej nie wróciła do tego wielkiego projektu Lecha Kaczyńskiego, stworzenia przestrzeni wolności między Odrą a Kaukazem, Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym, której go częścią była także polityka wobec Ukrainy, prawda? I chciano raz na zawsze tego upiora, że tak powiem, polskości i upiora wolności, i upiora niepodległości, i upiora oderwania się od sowietyzmu raz na zawsze, że tak powiem, przegnać z przestrzeni kremlowskiej, bo tam on straszył. Ja jestem przekonany, że to jest nieskuteczne i że to jest nieskuteczne, chociaż oczywiście takie działania i takie sytuacje mogą doprowadzić do na jakiś czas przerwania danego kierunku, ale moim zdaniem to jest wpisane w kondycję narodu polskiego i to jest wpisane w nasze działania. Jeżeli nie ci ludzie, to inni będą to realizowali. No i proszę zobaczyć, minęło kilka lat i pan Jarosław Kaczyński wprost mógł nie tylko odwołać się werbalnie, ale dokonał rzeczy porównywalnej, a może nawet na skalę, ze względu na konsekwencje, większej niż obecność Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. Jego obecność tydzień temu na Majdanie otworzyła te demonstracje na zmianę geopolityczną w Europie. Ja nie mam co do tego cienia wątpliwości. Gdyby nie obecność Jarosława Kaczyńskiego tydzień temu na Majdanie, nie mielibyśmy stanowiska Departamentu Stanu, nie mielibyśmy stanowiska NATO, nie mielibyśmy zmiany stanowiska Unii Europejskiej w tej sprawie, nie byłoby w ogóle problemu okrągłego stołu, dyskusji, niedyskusji, spotkania z Juszczenką, spotkania z Kuczmą i tak dalej. Nie było całego tego procesu, który składa się z jednej strony z aktywności obywateli na Majdanie i we wszystkich innych miastach, a z drugiej strony z negocjacji, z trzeciej strony aktywności dyplomatycznej. Oczywiście, ponieważ jesteśmy w opozycji, w związku z tym nasz wpływ na strukturę międzynarodową jest nieporównywalny i na aktywność innych państw jest 100 razy mniejszy przy zdecydowanym oporze i niechęci rządu pana Donalda Tuska i prezydenta Komorowskiego, ale i oni się różnicują. No, cała ta struktura, która już była podzielona między Rosją i Niemcami, bo tak było przecież do momentu wyjazdu Jarosława Kaczyńskiego, Europa była podzielona i cała część środkowo-wschodnia została oddana Rosji. Taka była struktura sytuacji geopolitycznej. Jarosław Kaczyński to zmienił, oczywiście zmienił dzięki wielkiej aktywności obywatelskiej na Ukrainie, nie sam, nie własnym wysiłkiem. To się nigdy nie dzieje w ten sposób, że jeden człowiek coś zmienia, ale ten człowiek, który we właściwym momencie umie być we właściwym miejscu i powiedzieć właściwe słowa, on ma szansę zmieniać losy świata, w tym wypadku losy Europy. I myślę, że taki proces został właśnie zapoczątkowany. Tragedia smoleńska miała doprowadzić do bezradności, miała doprowadzić do zakończenia procesu wyzwalania Europy Środkowej. Ale na szczęście, myślę, że już dzisiaj można powiedzieć, to się nie udało. Systematycznie ze strony koalicji czy quasi-koalicji mamy do czynienia z taką sytuacją, że tam są wysyłani ludzie, którzy są kryminalistami po prostu. No to są rzeczy absurdalne zupełnie, no, którzy mają albo zarzuty kryminalne, albo byli karani. No tak być nie może po prostu. Za sprawy kryminalne, za sprawy aferowo-gospodarcze. No tak być nie może. No to są rzeczy, które, tak powiem, są kpiną po prostu z bezpieczeństwa państwa, albo w ogóle z tej instytucji. A więc to powinni być ludzie nienaganni pod wszystkimi, ze wszystkich punktów widzenia, z punktu widzenia obecnej sytuacji, tej, w której oligarchowie dyktują warunki polskiemu światu polityki, polskiemu światu bezpieczeństwa, polskiemu światu we wszystkich, politycznemu, po prostu dyktują, ponieważ to jest, tak powiem, można by powiedzieć, iż
Platforma Obywatelska jest formacją oligarchii. No to jest jasne, że jeżeli chcemy zrealizować to, o czym mówił tutaj pan pułkownik, na przykład bezpieczeństwo teleinformatyczne, jeżeli chcemy, żeby to jednak służba decydowała o tym, kto ma mieć podsłuchy, a nie tak zwani operatorzy, no to wchodzimy w konflikt z tymi kilkoma oligarchami, którzy są operatorami. Nie ma wątpliwości. Konflikt może być w tym momencie, w którym będziemy chcieli pozbawić ich strategicznego wpływu na bezpieczeństwo państwa polskiego. I tu może dochodzić do konfliktów, tak, ale generalnie rzecz biorąc, my jesteśmy ludźmi łagodnymi i wobec oligarchów także. Służby specjalne w niektórych państwach były tworzone od zera. Pamiętacie państwo sytuację Czech, gdzie służby były zlikwidowane i wszyscy mówili, o co to będzie, Czechy nie mają służb. Okazało się, że udało się te służby bardzo szybko zapełnić kadrowo, udało się je świetnie wyszkolić i w tej chwili Czesi mają na pewno lepsze wyniki niż my, jeśli chodzi o ochronę kontrwywiadowczą państwa. Zaczynałem to spotkanie od przypomnienia, że za 3 dni pan Pytel, pułkownik Pytel, podejrzany o współpracę z służbami rosyjskimi, zostanie mianowany szefem służby kontrwywiadu wojskowego. Tak będzie niestety. Tak niestety będzie. Minister Obrony Narodowej odrzucił wszystkie pytania wskazujące na zastrzeżenia do pana pułkownika Pytla i w ogóle nie ma znaczenia. Dla niego nie ma znaczenia. Dla obecnej władzy nie ma znaczenia, jakie zarzuty na tych ludziach są, a nawet być może jest to, że tak powiem, przepustka do mianowania niezbędna. Jednym z głównych zadań zespołu parlamentarnego, który się zajmuje tą problematyką, jest takie zebranie materiału, by on był niejako gotowy do zoperacjonalizowania i wykorzystania procesowego. Procesowego. A wtedy, gdy będzie można liczyć na uczciwe procesy. Mogę nawet rozumieć niektórych ludzi, którzy dzisiaj nawet na bardzo wysokich stanowiskach w piątek mówią, że badają hipotezę zamachu, a w następny poniedziałek mówią, hipoteza zamachu, to tylko jakieś oszołomy mogą o tym mówić. No bo jeżeli on jest na takim stanowisku, w którym wszystko w jego życiu zależy od tego, czy coś podpisze pan Donald Tusk, czy nie podpisze, to on naprawdę 50% swojego czasu traci na badanie tych wiatrów, czy coś może zrobić, czy nie może zrobić. W związku z tym składa oświadczenia publiczne w zależności od swojego poczucia bezpieczeństwa na danym stanowisku. My żyjemy w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że po zmianie władzy sytuacja zarówno w wymiarze sprawiedliwości, jak i w organach ścigania będzie stabilna i zarówno prokuratorzy, jak i sędziowie będą chcieli uczciwie wykorzystać materiał dowodowy, jaki zostanie przygotowany. Rzecz w tym, żeby nie zaczynać wtedy śledztwa, tylko żeby wtedy on już mógł być przekazany do podejmowania decyzji przez prokuraturę i przez sądy. Nie ma powodu, żeby cokolwiek w tej sprawie przyspieszać, bo przecież my składamy zawiadomienia o przestępstwie w każdym momencie, kiedy na takie przestępstwo trafimy. Myślę, że niedługo będziecie państwo mogli zapoznać się z olbrzymim, wielesetstronicowym materiałem, gdzie ustalono dziesiątki przestępstw popełnionych, dziesiątki, nie jedno, nie dwa, nie pięć, nie dziesięć, tylko dziesiątki przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy rządu Donalda Tuska. A następnie przeszło się nad tym do porządku dziennego, ale te przestępstwa zostały wymienione, ustalone, opisane, spersonalizowane. Wszystko na ten temat wiemy. No wiemy, bo znamy tych funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy otrzymywali depesze Biura Ochrony Rządu domagające się od Rosjan samochodu opancerzonego, ale z MSZ-u, który miał obowiązek przekazać tę depeszę do służb rosyjskich, wychodziła depesza, w której już nie było informacji o tym, że ten samochód ma być opancerzony. Nie było. Oni zamawiali punkty obserwacyjne z strzelcami wyborowymi, którzy mieli strzec przejazdu pana prezydenta, ale z MSZ-u wychodziła depesza, w której już nie było strzelców wyborowych. Już. No więc tutaj mamy do czynienia z takimi przestępstwami, o których się po prostu naprawdę nikomu nie śniło poza filmami kryminalno-szpiegowskimi. To się działo naprawdę tu, w państwie polskim, tu, w gmachu na Alejach Ujazdowskich. Zamieniano depesze tak, żeby było większe zagrożenie dla prezydenta Rzeczpospolitej. I to chcemy, żeby było przygotowane tak, aby przyszli
prokuratorzy, aby przyszli sędziowie, nie tracili czasu, żeby te procesy nie trwały znowu dziesiątki lat, jak z panem Jaruzelskim. Żeby raport zrobiony według standardów ICAO był gotowy natychmiast w miesiąc po przejęciu przez nas władzy i będzie gotowy.